I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Metal Gear Rising Revengeance. W sumie powinienem zrobić komentarz jak dziewczyna grająca w grę, bo jak wiadomo, dziewczyny tylko grają w Simsy. I ten żart jest tak okropny, że nie dlatego, że on jest szowinistyczny, tylko kurwa, że on jest prawdziwy. Bo jak kurwa zobaczyłem laskę grającą, robiącą let's play z Postala, to Zoku dosłownie chciał mnie zajebać. Dobrze, że przez Skype'a tylko było, więc nie bolało tak bardzo, ale... Dzień dobry! Dzisiaj w kolejnym odcinku tego fajnego pana z mieczem i robota będziemy ciąć inne roboty. Ale ty jesteś niedobry, ty niedobry robocie, ale ty jesteś niedobry. No kurwa, aż uchuje dzidzie jak słucha się taką kurwa tempą siksę, która naprawdę nie ogarnia co ona robi w tym momencie. Ta nieobecność w głosie, aż szkoda gada, aż szkoda strzępić ryja. Boże. Naprawdę człowiek nie chce być szowinistą, a jednak jak widzi te zagrajmy, to o chuje dzidzie. Maria Magdalena Monika. Idź do Minecrafta i Simsów. Dziewczyny grają w Simsy. I wiecie co, to jest przerażające, że to właśnie ten obraz pokazują wszelkiego rodzaju zagrajmerki, które tak robią. Dzień dobry, miałam kurwa kanał o modzie, ale teraz postanowiłem grać w gierki, żeby pokazać, że dziewczyny też umieją grać w gierki i rozumieją. To mamy tutaj gierkę, w której jest pan, co był i grał na instrumentach, ale teraz się zdenerwował i ratuje dzieci. Poproszę łapki. Pip! Kurwa, takie pip, kurwa, robią w tych pip, pip, kurwa! Cześć, tutaj Ola jest ze mną dzisiaj i Magi i będziemy grali w Lefta. Pip! Kosmici z Simsów mnie atakują, kurde, wszyscy. Pip! Nie grałaś w Simsy? Grałam w Simsy. Pip! Po prostu boomer! Weź tam załatw boomera. O, jest dobra, już tam ten załatwił, więc okej. Pip! Nie, na pewno tak nie będzie, no co ty? O! Nie, tak będzie. Czemu masz jelita na twarzy? Czemu on miał jelita na twarzy? To tego? Pip, 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 pip! Ja pierdolę, nie napiszę tego ich piszczenia. Ech! Nie, naprawdę, ja mam znajome, które są ekspertkami w Team Fortressie i coś tam i rozpierdalają z oka i on płacze bardzo, one cisną z niego bekę. I są dziewczyny naprawdę mało, ale jak już kurde znajdzie się dziewczynę, która umie grać w gierkę, no to kurde szacunek dla niej niesamowity, bo jest wyjątkowa wtedy. Wyjątkowa pod względem tego, że umie ogarnąć takie rzeczy. Chociaż to nie jest problem. Proszę bardzo, kolejny koleś w pudełku. Dzień dobry. Nie ma kurde, nie będziesz mnie błagać o życie. Ty kurde subowałeś laski grające w gry. Jest jedna zagrajmerka, którą naprawdę cenię za to jak nagrywa i jak umie komentować. Jest to Shirley, proszę bardzo, tu będzie link. Może ona nagrywa głównie Tomb Raidera i że gierka dla dziewczyn i tylko to nagrywać, ale kurwa ona przynajmniej umie komentować. Nie jest kurde taka przesadnie słodka, nie jest denerwująca, takim nieobecnym chlebem jest. Nie, jest bardzo spoko. Ja to cenię. Jak ktoś nie jest nieobecnym chlebem, to zyskuje u mnie plus 20 punktów YouTube'a. No i kurde, ten kapelusz, da fuck. Nonsens to po całości. Chodź tu, szmato. Kurwa, co se myślisz? Nie ma kurwa, jebs. Nienawidzę cię, ty kurde karakanie, ty jebany kaczyński śmieciu. Co się patrzysz w pedale? Jebs. To tak jak współcześni ci showmeni zagramerzy pokroju Smosh Games. AAAA! MY! Nie ma! Nie będziesz mnie tu kurwa uderzać. To jeszcze kurestwo się strasznie przesuwa. Nienawidzę cię. Zjem ci matkę. Jeps. Tak jak w showmeni robią takie: cześć, jestem chłopakiem hipsterem, mam kurwa gitarkę i nadepczam kurde w Starbucksie, kurde. Widzicie, to jest taka fajna gierka, nazywa się Fortress Team i mam kolegę, który dał mi zajebiście dużo przedmiotów. O, cool bro, cool, kurde, ale weźmy sobie postać tego machine gun guy'a. Pewnie jest Australijczykiem. Nie! Mówią, że jest Niemcem albo Rosjaninem. Ja tam nie wiem, nie jestem rasistą. Sex jokes! Do! Kolejne odcinki będą za 50 tysięcy lajków. Macie tutaj jeszcze subskrypcje czy coś tam. Jezu, zaraz mi gardło zaczęło poleć. What's up guys? Welcome to another Smosh Games Versus. Yes. Alright guys, welcome to Smosh Games Versus. Let's get in here. We're playing a little Team Fortress. Some fools. So there's a guy on my team who was nice enough to give me some items. So I'm raring to go. He gave me some cool things that I can use on my scatty scat. Nice. I'm gonna drink this cola. My team is destroying your team. Oh god. Someone froze me. I lost a mother and a brother to evil 20 years ago.
The son of the legendary Dark Knight Sparta. Czyli wiemy, że Sparta zabił rodzinę Dantego. Od nadmiaru tego nonsensu. No i jeszcze ostatni, chodź tu. Nie wiem, czy oni się spełniają w nieskończoność, ale po prostu lubię was zabijać, bo was nie cierpię, wy kurwy jebane. Obróć się, szmato, kurwa, pajączek wodny. Jebs. Hokuto Shinken! Technika Hokuto Shinken ma ponad 2000 lat. Obrażanie jej naprawdę mnie zdenerwowało. Proszę bardzo, fake wall projection. Jak ktoś na Fist of the North Star, to kurde, brawo. Miałeś dobre dzieciństwo, a nie jakieś Naruto. Tam jak ktoś umierał, to naprawdę miałeś smutek. A jak patrzę, jak umierają w Naruto pod te końcowe odcinki, to dosłownie taką radość mam. Jedyny powód, dla którego odpaliłem Naruto i pytam się mojego znajomego, który jest fanem wielkim, kto więcej umrze. No kliknij guzika! Dziękuję! I naprzód. Ah, this would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. Dla osób, które nie znają angielskiego, żart polegał na tym, że dump brzmi identycznie jak dump, czyli stawianie kloca, kloc. Więc powiedzenie, że musisz użyć dump, to było, że you need to take a dump, czyli musisz się wysrać wpierw. No więc taki jest żarcik, ale bardziej reakcja Raidena, że takie wait. What? Takie, że okej, Doki, po chwili takie realization. What? Nalewam sobie herbaty. Mniam. Ponieważ każdy zagrajmer musi mieć herbatę, bo jak kurde promuje Mountain Dew czy coś, to potem jest współczesny zagrajmer! Ktoś mi kiedyś polecił pomysł zrobienia piosenki o gimbusie, który wraca i ogląda współczesnych zagrajmerów i żeby piosenka była zaśpiewana właśnie na tym głosie! Ale chyba bym się zajebał, jakbym miał tak robić. Proszę bardzo. Postaram się to wykonać po cichutku. Jeżeli się nie uda, to nie. Dosyć to ciężkie, jednak idea jest, żeby użyć właśnie boksa. Dobrze. Nie obchodzi mnie to, że nie wziąłem zandacu. Za długo by to trwało i bym jeszcze zjebał. Ale holochipa chciałbym wziąć. Nie! Fuck. Wszystko wasza wina. Kurwy karakany. Jestem współczesny zagrajmer CTSG. Kurwa! Gałko! Dobra. Ogólnie by mnie pochwalili, że hej, zajebiście ci wyszło, a tak to będę musiał się tu tłuc jeszcze z Yuji Raptorami, więc trochę problem. Pięknie. A! Nie! Tylko nie elektro... Dobra. Nie, naprawdę, powstrzymuję się zajebiście, żeby nie robić kurwa komentarza, że dziewczyna
Dobrze! Pięknie. Fuck! Dobrze. No nie! Moje Zandatsu! Dobra, i tak będzie reper na no face. Jeżeli przetniemy i mamy wziąć Zandatsu i nie zdążymy, to wtedy wypada moduł naprawczy z przeciwnika. If they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid being seen. Dobra, nie marudź. Jesteś Niemcem. Ulepszonym. Nie, kurde, nie jesteś. Dawaj, kurde, flaki. The power of Zandatsu, dziwko. Pierwszy z tych kolesi, jacy wam wyskoczą, będzie miał na sobie tą rączkę. To też jest ważny element, żebyście zapamiętali. Żebyście od razu nie rzucali się, tylko pamiętali, żeby najlepiej każdego przeciwnika Zandatsu rozwalić poprzez ścięcie mu jakiejś części ciała, bo jeden z nich właśnie będzie miał tą rączkę do zdobycia. A to jest ważne. Pięknie. Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Duh, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes, this must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking their brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So what? Desperado's just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. No właśnie, organy inne sprzedają na, dla hajsu, żeby mieć broń, a mózgi prawdopodobnie używają, żeby wcisnąć je w ciało robota i dać im nowe ciało. Po prostu to jest mózg, a ciało jest po prostu odrębnym takim organicznym tworem, który po prostu jest, żeby taki dzieciak mógł napieprzyć. I teraz pytanie, jak się robi, tu jest teraz pytanie, no przecież Raiden właśnie był dzieciakiem, który miał 10 lat i zyskał tytuł Jack the Ripper. Polskie tłumaczenie, kurwa, Jacka the Ripper, Kuba Rozpróważny, ja pierdolę, nie wierzę w to. Ale Jack the Ripper, Jack Rzeźnika, ponieważ jego idea była taka, że on był Liberianem i on miał zabijać w zamian za jedzenie. Przez to był najlepszy przez to. I zyskał ten tytuł, no nie? I Jack wie, jak morduje dziecko, że kolesie, z którymi walczył do tej pory, nie są na pewno dziećmi, ponieważ on wie, jak zachowuje się dziecko, że ma bardziej po takie podejście, że to jest zabawa. Jeżeli jest wychowany na wojnę. A kolesie, z którymi walczę, to są w 100% eksperci. Dum. Mnie! Uwielbiam Gekko. Znaczy, uwielbiam tego Gekko tak po prostu. Splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. Guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto Cyborg's heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Okay.
Tutaj będzie taki dżingielek fajny, takie pop. Zaraz będzie. O! Ubóstwiam ten dżingielek. Obróć się. No. Tak, sterujemy teraz na tą chwilę Gecko, ponieważ musimy się dostać do tego terminala, no nie? Ogólnie jakby nam tego Gecko rozwalili, to wtedy musimy wejść i nadupczać normalnie. W sensie wiecie. Jest rozwiązanie. Dobra. Gdzie występują data storage? Pierwszy taki istotny. To tutaj, jak jest takie to wejście, to musicie użyć właśnie albo rola. Nie tańczenia. Rola. Albo po prostu ikony sprinta, wtedy automatycznie wejdziecie i tutaj będzie data storage, jak tu przelecicie. A drugi występuje, już pokazuję. Hehe. Tutaj jak się wskoczy na te skrzynki, to w tym miejscu będzie kolejny data storage, czyli chip. I to jest taki fajny, uroczy element, zaraz wam pokażę. Podchodzimy do innych Gecko. Takie głupie. Kolego, nie lubię cię. Co? Bekowe. Takie... urocze, naprawdę. Z trójkątem mamy jeszcze taki atak... z przewrotem. Chociaż nie wiem, po co to używać. Opa. I patrzcie, teraz najlepszy żart na świecie. No właśnie! Najpowszechniejszy problem, jaki my mamy, użytkownicy komputerów, w ogóle wszelkiej elektroniki. I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. Of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Murica! Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Inmani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started Sunbrains on VR training. There must be more than just what I found here.
What about the VIP in the suit? I'll find out. You definitely seem familiar. Right. I'm going after the kids. No właśnie. Używają tych mózgów, żeby od razu te mózgi są czyszczone i wtedy one są podłączane do programu komputerowego, gdzie VR training się odbywa. I te dzieciaki, one całkowicie tracą pamięć, jakie były, a uczą się tylko i wyłącznie mordowania. Perfekcyjnie tworzenie żołnierzy. Dobra, do zobaczenia, na razie, pa!